Cześć. A dzisiaj u nas takie oto dwie kłódki, które poza kolorem łączy jeszcze parę innych cech. Teraz pokażę, jakie. Niektóre są, no niektóre, jedna z tych cech jest mocno negatywna. Dobra, sorry za łapy. Epoksydował klejem z żywicą epoksydową i utwardzaczem lepiłem wazon i to się pokleiło, tu pozory, wszystko brudne. Dobra, ale już nie kleje się przynajmniej. Gdzieś tam jakieś resztki no, tego kleju z jakimś tam zabrudzeniem zostały, więc estetyka będzie dzisiaj zaburzona. No nie pierwszy raz zresztą. Dobra, przejdźmy do kłódek. Dwie zielone, aczkolwiek ta jest troszeczkę bardziej od tyłu brązowa. Tutaj mamy grawerę gryf. Tutaj natomiast jest to delta i z tyłu też widać, że jest to konstrukcja no, firmy lub nazwa lub grawera delta. Ej, co tu się wyłączyło? No i się już nie chce włączyć w ogóle światełka. No dobra, będziemy mieli bez światełka. Tu zrobię światełko lepsze. Bateria się da po prostu. Dobra, nie paplam. I cóż, obie kłódki są zatrzaskowe. Obie mają pewną cechę wspólną poza tym zatrzaskiem. Podobny, podejrzewam, wiek jest tych kłódek. Paręnaście pewnie lat, może kapkę więcej. No i klucze też są ich częścią wspólną. W sensie nie są identyczne, ale podobny mechanizm się za nimi kryje. Na ogół jak klucze są właśnie tak powycinane, czyli tak na równi. Nie ma tutaj tych zębów, które byłyby niższe. No tutaj niby coś takie symulowane jest, ale jedyny jakiś podejrzany. To najczęściej jest to konstrukcja, która ma takie sztywne elementy w sobie, pasywne, nieruchome. I te elementy, zresztą w kłódce chyba ostatniej, pokazywałem tylko takiej dużo starszej, łatwo jest przekręcić i otworzyć bez żadnego narzędzia, takiego powiedzmy, inaczej, z narzędziem oczywiście, ale równie dobrze można sobie klucz tutaj powycinać i zostawić tylko ten sam ostatni element, chyba że inny jest gadający, bo czasami tak jest, że cały klucz jest ponacinany, tak, i nie da się obrócić innego w zamku, a gada na przykład przód. Dobra, ale co my tu będziemy próbować robić? Będziemy właśnie próbować w każdym z tych wysokich elementów wciskać ten oto taki gruby wytrych i zobaczymy. No, najczęściej to przyniesie efekt. Dobra, zacznijmy sobie od tej konstrukcji dwukolorowej gryf. Zobaczmy, czy coś tu jesteśmy w stanie namierzyć. No, jesteśmy. Mamy otwartą pierwszą konstrukcję, a teraz zobaczmy tą kłódkę okrągłą i spróbujmy to samo powtórzyć. Na razie bez powodzenia. Sięgałem głęboko, spróbujmy teraz troszkę bliżej. Bliżej było skuteczniej, więc dobra, taka dzisiaj opowieść, sytuacja, dwa klucze, dwie kłódki różnych producentów, pewnie podobny okres ich produkcji, no i tyle, króciutki materiał, miły i przyjemny. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.